Dzień dobry wszystkim. Zobaczcie, jak takie drzewo pałownia, tam jest słoneczko, potrafi robić zacienienie, a jest o tej porze, godzinka 11.11. .11. Zobaczcie, tu mam rośliny tam takie kolokacje, że tam nie wymagają aż potężnej ilości słońca. I w tym momencie w tym miejscu jest elegancki cień. I to nie jest jakaś duża pałownia. Ona może mieć tutaj, hmm, żeby was nie skłamać. Z 4 metry na 5 metrów taka kopuła, nie? Bo tamto już mam lochę. Tamta jest potężna. Nie wiem, dlaczego niektórym nie rosną pałownie, U mnie to jest kosmos. Może dlatego, że mam ziemię klasy pierwszej albo drugiej. Czarnoziem to jest. Zawsze to mówię, bo nie pamiętam, jaka to klasa, szczerze. No i posadziłem. To jest akurat oksytry. Tamte to są z nasion, te, te wielkie. I powiem wam, że niczym to się nie różni. Tamte mają z 12 lat, trzeba było 13. Ta ma z 5 czy 4 lata, już nie pamiętam. I elegancja, Francja. Ładnie to rośnie. Pokażę wam z bliska, może jeszcze pieńki, jak wyglądają. Także y, szybko zrobić sobie cień. Na przykład tu ma być altana, nie? Z czasem. No to fajnie właśnie tak pod takim drzewkiem. Trochę będę skracał te liście. Najgorsze to jest potem sprzątanie. Po pałowniach. No bo takie liście, jak się zwalają, to, to jest kupa tego, ale mi to się przyda na zimowanie roślin egzotycznych w gruncie. Zobaczcie, jaka pyda. Kawał pydziochy już jest. Nawet tu się złamało coś tam, nie to się zawinie i rośnie do góry. Tak, to jest właśnie oksytry Z dołu pokazując wam, idziemy teraz do pałowni z nasion Także początek września one naprawdę świetnie jeszcze wyglądają. To miałem wyciąć w Holender, zostawiłem kija i o tej porze już się zrobiła też taka korona. Można przycinać co rok i co rok będą odbijać. Zresztą uprawa, paulownia, wszystko jest na tym kanale. Tu mam okaz już, tu się z groba pyda. To jest w ogóle już kosmos. Kto wie, czy na nie zawiąże w tym roku nasion? Chyba zawiąże, patrzcie. O, coś tam się zaczyna, nie? Tutaj może nie będę ciął. I tutaj mam garaż, samochód. To tam jest pada sporo cienia, że w lato nie było gorąco. No, to już jest, powiem wam. To już jest pyda. I też była cięta kiedyś, zobaczcie. Widzicie? To jest nasion. omszona z nasion, no takie malutkie kapiszone. Tutaj obciąłem w tym roku, puściłem na liście. Tylko, że leci tu nie ma gdzie za bardzo, ale są duże liście. Tutaj następna. Też kombinowałem ciąłem i tak dalej. Kręcę w pionie, bo lepiej to idzie pokazać. Widzicie? Tu było cięte, tu wyszedł odrost i zobaczcie jaka pydola wyrosła następna. Normalnie kosmos te paulownie są Ale liści będzie Będzie liści dużo Tam z tyłu mam jeszcze jedno też zostawiłem Też rośnie, daje radę No piękne są Bynajmniej tu na żuławach te paulownie Ślicznie rosną Bezproblemowo Jak u was źle rosną To posadziliście do byle jakiej ziemi Ola liście to Trzeba wtedy najlepiej dać ziemi kompostowej Dużo, dużo na małą sadzonkę A z czasem powinna sobie już radzić Chyba, że sadzicie w nie wiem Czwarta klasa, trzecia No trzecia to może jeszcze w miarę Czwarta piąta to już jest tragedia po prostu, nie? To już w nic prawie nie chce rosnąć, tak? Piękne Paulownie stalewiakowe. No, taki szybciutki filmik, a jeszcze wpadnie w pełnometrażowe, bo już wrzuciłem na YouTube'a. Z ogródkę przelazłem. Nie, no koronka świeczna, świetna tutaj urosła elegancka. Tyle na tą chwilę, trzymajcie się, do następnego razu.